Przypomnę tekst, który zapisany jest w Ewangelii Marka w 10 rozdziale, 21 wersecie. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: jednego ci brakuje, idź. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Od pewnego czasu bardzo zainteresowała mnie ta historia bogatego młodzieńca. I tak widzę, że z tygodnia na tydzień Pan Bóg pokazuje coraz więcej i w końcu zobaczyłem siebie. Zanim przejdziemy do opisu postaci młodego, bogatego człowieka, chciałbym, byśmy zwrócili uwagę, co jest wcześniej. Przed tą historią jest opisana historia, zdarzenie, w którym Pan Jezus siedzi, przemawia i przychodzą do Niego dzieci. Dzieci biegną, chcą się dostać, chcą przyjść do Pana Jezusa na kolana, chcą matki, chcą, by Bóg je, by Pan Jezus je błogosławił. Co czynią uczniowie? Odpędzają dzieci, tak? Odpędzają dzieci, by dzieci nie podchodziły, bo dzieci przeszkadzają, bo dzieci rozpraszają, bo cóż dobrego wniosą te dzieci, tak? Tu siedzi nauczyciel, on naucza, tak? Inni chcą słuchać, a te dzieci przychodzą, rozpraszają, ale Pan Jezus inaczej na to wszystko patrzy. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Do takich, czyli do jakich? Do osób szczerych, do osób autentycznych. Do takich, które przyjmują wszystko, co się im mówi. Zauważcie, że dzieci przeważnie wierzą w to, co im mówimy, to, co mi opowiadamy, to, co rodzice im przedstawiają, wujkowie, cioci, ciocie. Dzieci temu ufają, nie podważają tego słowa, przyjmują je jako prawdę i są w tym wszystkim nad wyraz szczere. My z wiekiem uczymy się aktorstwa. Zaczynamy podważać to, co Bóg do nas mówi. Możemy oczywiście podważać to, co ktoś do nas mówi. Możecie podważać to, co ja mówię do was. Możecie podważać każde słowo ludzkie. Ale źródło jest jedno, o którym wcześniej wspomniałem. Jest nim Słowo Boże. I Słowo Boże samo się obroni, samo się wyjaśnia. Jego nie da się podważyć. A przynajmniej ci, którzy próbowali podważyć ten temat, podważyć Słowo Boże, po wielu latach badań, po zaangażowaniu olbrzymiej ilości czasu, pieniędzy, dochodzili do wniosku: nie da się podważyć Słowa Bożego, jest w pełni prawdą. I trzeba je przyjąć takim, jakim jest, w pełni, bez wybierania tego, co mi odpowiada, a co nie. Dlatego Pan Jezus powiedział: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Czy my jesteśmy dziećmi Bożymi? Skoro tu jesteśmy, to wierzę, że tak. Dla Boga jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi. Zarówno osoby, które wierzą w Boga, i te, które nie wierzą w Boga. Z perspektywy ludzkiej my możemy odrzucać Boże pochodzenie i Boga jako Ojca. Ale dla Boga wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Oczywiście to, czy my uważamy się za dzieci Bożych, zależne jest od nas. Jak czytamy w Ewangelii Jana chociażby, wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, Słowo Boże, przyjęli Jezusa, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. A więc jeśli wierzymy, to świadomie i otwarcie przyznajemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Pamiętajmy, jak powiedziałem w słowach apelu, każdy z nas jest na innym etapie rozwoju duchowego. Każdy z nas chce znaleźć się w niebiańskiej ojczyźnie. Każdy z nas uznaje Boga jako swojego Ojca, ale każdy z nas jest na innym etapie tej drogi. Dlatego nigdy nie powinniśmy się skupiać na problemach, na błędach
jakie popełniają nasi bracia i siostry. Dlatego, że z czasem stajemy się tacy sami. Dlatego, że jeśli będziemy widzieć w kimś grzech i będziemy się na nim skupiać, że on się spóźnia, bądź wyszukiwać inne grzechy danej osoby, jeśli przed jakąkolwiek osobą będziemy stawiać najpierw grzech, nigdy tej osoby nie będziemy mogli w stanie pokochać. A my skupiać się na tym, co jest dobre w człowieku. Zauważcie, że Pan Jezus, żyjąc na tej ziemi, czy on miał powody do tego, by ludzi napominać, by ludziom zwracać uwagę? Czy miał powody do nerwów? Do tego, by się złościć, gdy patrzył na to, co ludzie wyprawiają? Miał. Ale nikomu niczego nie wypomniał. Dlatego, że grzech, który komuś wypominamy, na który patrzymy, niestety odsuwa nas od tej osoby. Sprawia, że nie potrafimy jej kochać. Gdyby Bóg patrzył na nas w ten sposób, jakże marny byłby nasz los. Dlatego Pan Jezus zwraca uwagę. My wszyscy jesteśmy dziećmi. Każda osoba, która przyjdzie tu z ulicy, czy to katolik, czy świadek Jehowy, czy baptysta, czy inny chrześcijanin. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Jednak źródło jest jedno. I tylko tym jednym źródłem powinniśmy się podpierać i wyjaśniać swoje tezy, wyjaśniać to, co chcemy powiedzieć o Panu Bogu. Dlatego Jezus powiedział, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. To, co w innych może nas denerwować, co innego może ich denerwować w nas. Nie oceniajmy ludzi poprzez pryzmat siebie, ale patrzmy na ludzi tak, jak patrzył na nas Pan Jezus. Zresztą Pan Jezus podniósł to przykazanie miłości bliźniego. Z Starego Przymierza znamy przykazanie, które mówi, abyśmy miłowali bliźniego swego jak siebie samego, ale Pan Jezus w nowym przecież, nie nowym przykazaniu, ale kiedy był na tej ziemi, powiedział, abyśmy miłowali siebie tak, jak On nas umiłował. Więc jak olbrzymia miłość to jest. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego tak jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. Czyli już zwrócił uwagę. Komu On to mówi? Do uczniów. Do tych, którzy stali najbliżej Niego. Którzy codziennie wsłuchiwali się w Jego nauki. A oni odpędzają. Odejdźcie. Zabierzcie te dzieci, nie przeszkadzajcie Mu. Niech On mówi. Ale jeśli ktoś jest szczery, autentyczny i pragnie przyjść do Boga, pomimo grzechów, w których jeszcze żyje, my również jeszcze żyjemy w wielu grzechach. Ja sam. Nie zabraniajmy nikomu przychodzić do Boga. I zwróćcie im uwagę, że kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. Mamy być tym szczerzy. Nie mamy wybierać to, co nam odpowiada, a odrzucać to, z czym się nie zgadzamy. Na tym etapie drogi może jeszcze z czym się tu nie zgadzam. Ale jeśli będę trwał przy Jezusie, jeśli będę się szczerze wsłuchiwał w Jego Słowo i będę chciał być Mu wierny, to za jakiś czas ta część, z którą się nie mogłem zgodzić, stanie się częścią, z którą w pełni się zgadzam. I wierzę, że każdy z nas przez to przechodził. Nie ma na ziemi osoby, która mogłaby powiedzieć, że zna Słowo Boże w sposób doskonały, potrafi je każdy werset wyjaśnić, obronić bez modlitwy, bez jakiegoś przygotowania, bez zagłębienia się w to Słowo. Dlatego, tak jak było w słowach apelu, każdą chwilę powinniśmy spędzać, jeśli nie na głoszenie Słowa Bożego, to wykorzystywać ją na to, aby spędzać czas z Jezusem. Taki przykład i może też punkt, w którym moglibyśmy znaleźć czas dla Boga. Przeciętny Polak spędza 10 lat oglądając telewizję. 10 lat. Ale od wielu lat mamy internet. I czas, który przeciętnie ludzie spędzają przed tego typu mediami, to jest 15 lat swojego życia. Ja wierzę, że jest tu wielu z nas, którzy w ogóle tego czasu nie spędzają, tak? Ja też tego nie czynię. A jeśli wykorzystuję te dobrodziejstwa, nauki,
tą mądrość, którą Bóg objawił człowiekowi, to wykorzystują do tego, by słuchać i uczyć się o Bogu. I by innym mówić o Bogu. I czytam dalej, i biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądało życie tych dzieci później? Kiedy ich rodzice mówili, że siedzieli na kolanach Pana Jezusa, że Bóg je błogosławił, dotykał. Jak wielkim wydarzeniem to musiało być ich w życiu, jak wielkim wydarzeniem było to dla nich, dla ich rodziców. Ale przede wszystkim, jak wielką radością było to dla tych dzieci, że mogły przyjść do Niego, że Ten, do którego ciągnęły tłumy, nie odrzucał dzieci. Bo co takie dziecko mogło Mu zaoferować? Czy dziecko, które przyjdzie do zboru, zaoferuje nam to, że dzięki temu dziecku skarbnica Pana się wzbogaci? To dziecko coś wniesie? Tak, ale nie w tym wymiarze, na jakim my patrzymy. Uczmy się od dzieci szczerości. Ja mam problem wielokrotnie ze swoim synkiem, który w trakcie kazań przychodzi do mnie. Jest wiele kazań, których jest ze mną. Ale kiedy to zrozumiałem, mam nie zabraniać dzieciom przychodzić do Pana Boga. Jeżeli on potrzebuje spędzić czas z wami, spędzić czas ze mną, nie odganiajmy ich od tego. Pytanie, na czym będziemy chcieli skupić swoją uwagę. Tak samo jest w naszym życiu. Na czym skupimy swoją uwagę? I tej całej sytuacji, w której siedział Pan Jezus, grono ludzi i uczniowie, przyglądał się bogaty młodzieniec. Znamy doskonale tę historię. Człowiek, który jak zobaczył szczerość Pana Jezusa, Jego miłość do tych dzieci, że On nikogo nie odtrąca, że w każdym widzi wartość, że każdy może przynieść coś dobrego, że każdy przynosi coś, czym jest w stanie zbudować innych, ale również to, co my możemy dać innym. Tyle Jezus nam zaoferował, nikt nam nie zaoferował i nie daje. I kiedy czytamy, kiedy wybierał się w drogę, bogaty młodzieniec tak szczery, tak chętny do tego, by przyjść do Jezusa, by stać się jednym z uczniów, by przyjść do Niego, by Bóg go również błogosławił. W tym tak bardzo szczery, tak bardzo oddany postanowił do Niego przyjść. I czytamy, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana. Czy to jest codzienna sytuacja, gdzie do kogoś biegniemy i padamy na kolana? O czym to mogło świadczyć? Czy uważał go za zwykłego nauczyciela w tamtych czasach? Czy ludzie biegli nauczycieli i klękali przed nimi? Pytanie, za kogo go miał? Z tekstu wnioskujemy, że na pewno za kogoś więcej, aniżeli zwykłego człowieka. I czytamy, kiedy upadł na kolana, pytał go. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? I to jest bardzo istotne pytanie. Ponieważ w wyniku studiowania tej historii, między innymi, ja wiem, że dzisiaj każdy z nas, jak tutaj siedzi, jest bogaty. Gdybyśmy my z tym, co my dzisiaj posiadamy i mamy, przenieśli się w czasy Pana Jezusa, bylibyśmy bardzo zamożnymi osobami. Bardzo zamożnymi osobami. Ale moglibyśmy tylko to powiedzieć, patrząc na to, co nas otacza. Jacy ludzie nas otaczają, co mają, czym dysponują. Natomiast my dzisiaj, chyba nikt z nas, przynajmniej ja, patrząc z perspektywy świata, nie mogę sobie powiedzieć, że jestem bogaty, ale patrząc z perspektywy Boga, mogę powiedzieć, że jestem bardzo bogaty. I tak jak Bóg błogosławi w moim życiu, nie zastąpił tego na żadną karierę w świecie, na żadne pieniądze, bo nie jest to możliwe do wypłacenia w sposób ludzki. I zwraca się do Pana Jezusa, nauczycielu dobry. Ja zanim powiem to, co Pan Bóg mi pokazał i wierzę, że wielu również z was. Czy jak wy byście odpowiedzieli osobie, która przychodzi do was? Wie, że żyjecie z Bogiem, wie, że jesteście religijnymi osobami. Wiecie, że wie, że stawiacie Boga na pierwszym miejscu, a przynajmniej tak otwarcie mówicie. Przynajmniej ja tak otwarcie też mówię. Gdyby człowiek zadał pytanie. Powiedz mi, Leszku,
Powiedz mi, Kamilu, powiedz mi, Piotrze, powiedz mi, Basiu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? I teraz, jaka jest nasza odpowiedź? Odpowiedzi powstają różne. I wierzę, że każda z nich jest dobra, jeżeli jest poparta Słowem Bożym. Ale na to pytanie, z którym możemy się spotkać, to pytanie jest. Nie ma sytuacji, które nie były przedstawione w Słowie Bożym. Nie ma pytania, które nie padłoby i które nie byłoby na nie odpowiedzi, a którego nie ma w Słowie Bożym. Na każde pytanie, które ludzie nam zadadzą, jest odpowiedź w Słowie Bożym. Na każdą sytuację, jaką spotyka nas w życiu, jest odpowiedź w Słowie Bożym. Bo taka historia, sytuacja miała miejsce. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Każdy z nas jakąś odpowiedź ma. Mam nadzieję, że już ta odpowiedź w waszych głowach się pojawiła. I teraz, jaka jest odpowiedź Pana Jezusa? Bo my również pytamy Jezusa. Wiele osób pyta, Boże, co mam zrobić? Tak bardzo chciałbym się znaleźć w Twoim królestwie, tak bardzo chciałbym być żyć w niebie, tak bardzo chciałbym żyć wiecznie, tak bardzo chciałbym żyć z Tobą. Co mam uczynić? Co mam robić? Chodzić w niedzielę do kościoła, w sobotę do kościoła. Co ja mam robić? Być dobrym człowiekiem? I dzisiaj mamy wiele Chrystusów, pomimo tego, że Chrystus jest jeden. Możemy słyszeć o Chrystusie, który jest wspaniały i doskonały, który przez tysiące lat męczy ludzi w piekle. Ale oczyścisz się, pójdziesz do czyśćca, oczyścisz się. Po wielu mi tysiącach lat mniejszą szansę na zbawienie. A my Chrystusa, który jest wspaniały i doskonały, który mówi, że najważniejsze, żebyś był dobrym człowiekiem, a będziesz zbawiony. A my Chrystusa, który jest wspaniały i doskonały, który mówi, najważniejsze, żebyś we mnie wierzył, żebyś przyznał się do mnie przed ludźmi, a będziesz zbawiony. I mamy Jezusa Chrystusa, który jest wspaniały i doskonały i możemy wymyślać i wymyślać. Czyż dzisiaj tak nie jest? Dzisiaj o takich Chrystusach słyszymy. Ale Jezus jest tylko jeden, o którym mówi źródło. Bo tak jak wiele osób, tak jak wielu ludzi, każdy może stworzyć zupełnie innego Chrystusa. Ale źródło jest jedno. Jeśli brakuje nam odpowiedzi, bądź jeśli znamy tę odpowiedź, a słyszymy od kogoś coś innego, nie złośćmy się, ale ja sięgam do źródła i patrzę, co jest w źródle. Jeżeli wszyscy wierzymy w Jezusa, jeżeli wszyscy wierzymy w Boga, to jest tylko jedno źródło, które o nim mówi. Jest nim Słowo Boże. I Pan Jezus mu odpowiedział, czemu nazywasz mnie dobrym? Na co chciał zwrócić uwagę? Zauważmy, kiedy przyszedł do Pana Jezusa, ten bogaty młodzieniec padł na kolana, co już mogło świadczyć o tym, że naprawdę uważa go za kogoś innego, za kogoś więcej niż zwykłego człowieka. I mówi do niego, nauczycielu dobry. Jednak Pan Jezus od samego początku zwraca mu uwagę, czemu nazywasz mnie dobrym? Odpowiadając na to pytanie, które mu zadaje, mówi, nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Czyli daje mu do myślenia, za kogo ty mnie uważasz. Zadajesz pytanie Bogu, czy człowiekowi, czy Bogu i człowiekowi w jednym. Za kogo mnie masz? Kim dla ciebie jestem? Dlaczego do mnie przyszedłeś? Jakiej odpowiedzi chciałbyś usłyszeć? Jaką odpowiedź chciałbyś usłyszeć? Czemu nazywasz mnie dobrym? I również my możemy zapytać, czemu nazywam Pana dobrym? Jezus wyraźnie zwraca uwagę, nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Więc jeśli nazywa go dobrym, to traktuje go jak Boga. Bogaty młodzieniec był bardzo w tym szczery. On bardzo chciał stać się jednym z uczniów Pana Jezusa. W swoim życiu wiemy, że był bardzo skrupulatny. Pragnął wypełniać prawo Boże. Miał olbrzymie kwalifikacje. Z tego, co czytamy o nim, to wiemy, że był człowiekiem dobrze usytuowanym. Był człowiekiem poważanym, mającym pozycję w mieście, w którym mieszkał. Mający olbrzymie posiadłości, majętności. Bóg w postaci Jezusa dał mu do zastanowienia, za kogo ty mnie masz?
Bo jeżeli tylko za człowieka, i teraz pytanie, za kogo mamy Pana Jezusa? Bo jeżeli tylko za człowieka. Jeżeli uważamy, że jest to słowo ludzkie, słowo napisane przez tylko człowieka, bez natchnienia Bożego, to faktycznie może lepiej to wybrać, jedno, a drugie odrzucić, trzecie przyjąć. I tak możemy wybierać sobie. Ale jeżeli Jezus jest dla ciebie Bogiem i wierzysz, że jest Bogiem, to całe Jego Słowo jest natchnione. Tu nie ma miejsca na wybieranie. Albo przyjmujemy wszystko, nawet jeśli tego nie rozumiemy, nawet jeśli tego w tej chwili nie pojmujemy, ale wierzę, Panie, że tak jest. Albo nie. Jaka jest odpowiedź Pana Jezusa? Kiedy ktoś zadaje nam takie pytanie. Bogaty młodzieniec, człowiek szczery, człowiek bogobojny, człowiek oddany, wierny Bogu, człowiek, który w swoim życiu starał się iść drogą, której był nauczany. I Pan Jezus zwrócił mu uwagę na co? Znasz przykazania. W Ewangelii Mateusza czytamy: przestrzegaj przykazań Bożych. Czy taka jest nasza odpowiedź, kiedy ktoś nas pyta, co mam zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jak prosta odpowiedź. Przestrzegaj przykazań Bożych. Pan Jezus zwrócił mu uwagę na przykazania dotyczące miłowania bliźnich. Nie zabijaj. Czy my zabijamy? Dopuszczamy się zabójstwa? Niby proste przykazanie. Nie zabijaj. Ale jeżeli gniewamy się na swoich braci, to tu się mieści w tym przykazaniu. Jeżeli krzywdzimy swoje ciało, nie dbamy o swoje zdrowie, pomimo tego, że Bóg dał nam sposobność i mądrość, byśmy o nie dbali. Powiedział: nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukaj, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę swoją. I kiedy to czytamy, jakież to proste, żyjemy w taki sposób. On mu rzekł: nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Co możemy powiedzieć o bogatym młodzieńcu? Człowiek doskonały. I teraz popatrzmy na chwilę, wyobraźmy sobie oczami wyobraźni tą sytuację. Przed chwilą Pan Jezus siedział, rozmówił o Bogu, mówił o Królestwie Bożym. Przychodziły do Niego dzieci. A uczniowie: odejdźcie, odejdźcie, nie przeszkadzajcie. A Pan Jezus mówi: do takich należy Królestwo Boże. I przychodzi, przybiega bogaty młodzieniec. I nagle nie widzimy sytuacji, w której by uczniowie odpędzali go od Pana Jezusa. Dla nich to był ktoś. Ma pieniądze. Jest usytuowany. Ma pozycję. Jest szanowany. I mówi: to jest cenny nabytek dla nas. Nie widzimy, żeby odpędzali go od Pana Jezusa. Jednak dlaczego on przyszedł? Dlaczego przyszedł do Jezusa, bogaty młodzieniec? Bo wiedział, czuł w sercu, że czegoś mu brakuje. I słuchając Jezusa, widząc, jak traktuje wszystkie, jak traktuje dzieci, jak emanuje z Niego Boża miłość, postanowił przyjść do Niego, uklęknąć i zapytać: Panie, co mam zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne? Bo czuł, że czegoś mu brakuje. Ale kiedy Jezus zwrócił uwagę na te przykazania, on odpowiedział: wszystkiego tego przestrzegałem od młodości mojej. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas na tej sali jest w stanie powiedzieć o sobie, że przez całe swoje życie przestrzegał przykazań Bożych. Ja otwarcie mówię, że nie. Bo raz, że ich nie znałem, a te, które znałem, i tak bardzo często łamałem. Bo nie da się wygrać z grzechem, walcząc z grzechem. Grzech pokonamy tylko i wyłącznie mocą Boga, mocą Jezusa. I im więcej czasu spędzimy z Bogiem i powierzymy Mu je, tym Bóg je zabierze. Natomiast kiedy sami próbujemy z nimi toczyć walkę, nie jest to możliwe. Bogaty młodzieniec otoczony był tak naprawdę wszystkim. Niczego mu nie brakowało. I teraz w zależności od tego, czym się otaczamy, czemu poświęcamy czas, to tak naprawdę tam jest nasze serce. W kazaniu na górze, które nie tak dawno studiowaliśmy, czytamy: bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.
I podobnie było z bogatym młodzieńcem. I kiedy tak popatrzyłem dzisiaj na siebie, przypominam sobie swój stan sprzed wielu lat, kiedy jeszcze należałem do Kościoła Powszechnego. I kiedy przychodziłem do spowiedzi, słuchajcie, ta sytuacja wyglądała dokładnie tak samo. Nie mam się z czego spowiadać. No, Panie Boże, kiedy się spowiadałem, codziennie staram się naśladować Jezusa Chrystusa. Nie przeklinam, nie biję, nie kradnę, nie piję, nie ćpam, nie zabijam. No, chodzący ideał. Szedłem do spowiedzi i tak naprawdę nie miałem się z czego spowiadać. I mówię, nie wiem. I wymyślałem. Dlatego, że im dalej żyjemy od Jezusa, tym diabeł zadba o to, że grzechy, w których żyjemy, nagle przestaną być dostrzegalne. Nagle uwierzymy w to, że jesteśmy doskonali. Natomiast im bliżej żyjemy z Bogiem, im bliżej żyjemy z Jezusem, im częściej spędzamy z Nim czas, im częściej padamy przed Nim na kolana, tym nagle dostrzegamy kolejną rzecz, której dawniej pozwoliłem rozerwać się w moim sercu. Gdzie poszedłem na kompromis. W życiu nie ma kompromisów, jeśli chodzi o życie z Bogiem. Kompromis jest czymś danym od diabła. W liście do Koryntian czytamy takie słowa. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Jeśli chodzi o nasz charakter, jeśli chodzi o nasz kompromis, jeśli chodzi o życie w grzechu. Chrystus nikogo nie zachęca do myślenia, że przyjmie on mieszaninę charakteru. To, żebyśmy byli tego pewni. Nikogo nie zachęca do myślenia. Nigdzie w Słowie Bożym nie wyczytamy słów, w którym bylibyśmy zachęceni do tego, że Jezus przyjmie mieszaninę charakteru. Trochę świata i dużo, dużo Królestwa Bożego. Nie przyjmie mieszaniny charakteru, składającego się w większości z własnego ja i trochę z Chrystusa. Albo oddajemy się Bogu w 100%, albo nawet jeśli Bogu oddajemy się w 99%, to jesteśmy tak samo jak ten, który oddał się Bogu w 1%. Bogaty młodzieniec był przekonany, że oddał się Bogu w 99%, ale czuł, że czegoś mu brakuje i przyszedł do Jezusa. Jeżeli ktokolwiek z nas, ja z własnego doświadczenia już to wiem, że ktokolwiek z nas nie widzi, co jeszcze naprawić w swoim życiu, w czym tkwi problem, przyjść do Jezusa. Polecam kazanie na górze. Naprawdę. Wpatrując się w te słowa, czytając je, jesteśmy w stanie dostrzec tyle skaz na swoim sercu, w swoim życiu. Ale Jezus jest w stanie to zabrać. Wtedy może posłużę się cytatem z życia Jezusa, dlatego, że jest bardzo wymowne odnośnie bogatego młodzieńca. Odpowiedź Pana Jezusa. Kiedy usłyszał, nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od młodości. Uczniowie byli zachwyceni. Doskonały człowiek. I Jezus również widział w nim bardzo dobre narzędzie. Widział w nim świetnego ewangelistę, mającego kwalifikacje, mającego możliwości, mającego dostęp do wielu ludzi, mający wpływ na wielu ludzi. I przede wszystkim jego szczerość. I tu potrzebne są słowa. Wybitna pozycja, jaką zajmował w świecie oraz jego majątek, subtelnie wywierały wpływ na rozwój złych cech charakteru. Jest to ostrzeżenie również dla nas. Wybitna pozycja, jaką zajmował w świecie oraz majątek, subtelnie wywierał wpływ na rozwój złych cech charakteru. Jeśli miałby się tym wpływom poddać, to wyparłyby one miłość
do Boga, jeśli tym wpływom się poddajemy. Mniejsze lub większe odejście od Boga osłabiłoby jego siły moralne. Bowiem świat jest tak urządzony, że gdy ktoś dba bardziej o sprawy ziemskie, choć niepewne i bez wartości, zostaje przez nie całkowicie pochłonięty. I tak jest. Przynajmniej ja to widzę w swoim życiu. Świat bardzo pociąga. Mimo, że nie pociąga ten świat, który oglądamy w reklamach, który oglądamy w filmach, kariera, to wszystko Pan Bóg zabrał. Ja mu to bardzo to dziękuję, bo dał taką możliwość. I diabeł dał możliwość, aby tylko wejść na jego drogę i naprawdę można było popłynąć. I być kimś, osobą czy z telewizji, czy osobą obracającą się naprawdę w złym środowisku dzisiaj, wiem, ale będącym na piedestale. I im więcej czasu poświęcamy na to, co nieboże, tym więcej czasu spędzamy z kimś innym. Tak wczoraj taką myśl zapisałem. Każda chwila bez Boga to może nie podobać się nam i to może nie być miłe naszym uszom, ale tak jest. To jest wniosek ze Słowa Bożego. Każda chwila bez Boga to chwila życia z diabłem. Czy nam się to podoba, czy nie? Tak to wygląda. Nie ma takiej sytuacji, w której my pomyślimy, że Panie Boże, ja no, coś tam robię, chwilę poczekaj, tak? Mówię, no moment. Nie ma. Jeżeli nam się wydaje, że robimy coś sami, to jesteśmy w wielkim błędzie. Jeżeli nie robimy czegoś z Bogiem, to robimy to z diabłem. Każda chwila bez Boga to chwila życia z diabłem. I to też jest wyjaśnienie na nasze chęci, na nasze pragnienie do życia z Bogiem. Kiedy człowiek decyduje się na grzech, bo na grzech trzeba się zdecydować. Najpierw on się rodzi w myślach, potem jesteśmy w stanie już o tym mówić, a w końcu przeradza się w czyn. Więc kiedy zdecydujemy się na grzech, obcowanie z Bogiem przestaje być dla nas radością. Nie wiem, czy znacie ten stan. Ja niestety ten stan znam, bo jestem grzesznikiem. I wiem, że kiedy decyduję się na grzech, a właściwie kiedy decyduję się na czas bez Boga, nie z Bogiem, to wiem, jak później trudno mi jest przyjść i usiąść do Słowa Bożego. Nie budzi to we mnie radości, ale Słowo Boże na to odpowiedź. Jeżeli nie spędzasz czasu z Bogiem, spędzasz czas z diabłem. Jeżeli decydujesz się na grzech, a obcowanie z Bogiem przestanie być dla ciebie radością. Przestaniesz odczuwać przyjemność w modlitwie, przestaniesz odczuwać przyjemność w czytaniu, przyjemność w nabożeństwach. A mnie dzisiaj naprawdę, wręcz muszę żyć w środku słowa, rozrywa, jak wielką radość mam, że mogę być na nabożeństwie. Że mogę mówić o Bogu, że mogę słuchać o Bogu. Uwielbiam słuchać o Bogu. Naprawdę. Kiedy rąbać drewno, słucham o Bogu. Biorę telefon, słucham kazań. Jadę samochodem, słucham o Bogu. Słucham kazań, słucham wykładów. Kiedy jestem w pracy, nie mam pacjentów, czytam albo słucham o Bogu. Aby każdą chwilę, z każdej chwili wycisnąć ile się da. Bo jeśli nie spędzam czasu z Bogiem, to diabeł o mnie się zatroszczy. Bo on nie pracuje nad tymi, którzy są z nim i żyją według tego, co on chce. Ale pracuje nad tymi, którzy jeszcze jego nie są. Albo już jego nie są. Bo wie, że my możemy podzielić się tym, czym Bóg nas obdarza. I wie, że możemy wyrwać mu kolejne dzieci. Boże. I dlatego, jeśli nie spędzamy czasu z Bogiem, to tracimy radość w modlitwie, tracimy radość w nabożeństwach, tracimy radość we wspólnocie, czy też w służbie. Na początku nie chcemy studiować Słowa Bożego, bo nie mamy w tym radości, nie mamy przyjemności w nabożeństwach, nie mamy przyjemności we wspólnych spotkaniach, a już na pewno w służbie. A od tego się zaczyna. Od czasu z Panem Bogiem. Kiedy spędzamy czas z Bogiem, chcemy robić dokładnie to, co On. Chcemy być takimi samymi, jak On. Przypomnij sobie na chwilę sytuację, kiedy uczniowie płynęli, walczyli z wodą, z przeciwnymi wiatrami, a Pan Jezus obok przychodzi. Oni się przestraszyli. Ale jaka była reakcja Piotra? Co Piotr? Panie, jeśli to Ty, pozwól mi przyjść do siebie. O czym to świadczy?
o tym, że jeśli żyjemy z Jezusem, to chcemy robić to, co robi Jezus. On tak bardzo go kochał. Tak szczery w tym wszystkim był. I on chciał czynić to, co on. Jeśli to ty, pozwól mi przyjść do siebie. Ja chcę tak, jak ty. I dlatego, jeśli spędzamy czas w modlitwie, to my poznajemy Jezusa. Chcemy żyć tak, jak on. Chcemy robić to, co on. A co robił Jezus? Spędzał czas na modlitwie, spędzał czas na czytaniu, spędzał czas na nabożeństwach, spędzał czas na wspólnych spotkaniach, gdzie ludzie przychodzili i słuchali. Jeśli żyjemy bez Boga, niestety nie ma przyjemności w tych rzeczach. Czego brakowało bogatemu młodzieńcowi? Czego brakuje nam? Czego brakuje mi? Czego brakuje wam, bracia i siostry? Każdemu z nas czegoś brakuje, ale Jezus nam to pokaże. Zauważcie, człowiek, który to uważał się tak doskonałego, człowiek, który uważał, że wypełnia w pełni prawo Boże. Jezus mu odpowiedział, przestrzegaj przykazań Bożych. Panie, przestrzegałem wszystkiego. Wtedy Jezus był zasmucony, ponieważ wiedział, jaki ma problem. Mniemanie młodzieńca, że spełniał przykazanie Boże, było złudzeniem. Pytanie, jak jest w naszym życiu? Bowiem swoim postępowaniem dowiódł, że jego bóstwem jest bogactwo. Co jest naszym bóstwem? Pamiętajmy, że im więcej czasu spędzamy z kimś lub czymś, a nie jest to czas z Bogiem, tym bardziej będzie nas do tego ciągnęło i będziemy się do tego upodabniać. Pamiętajmy, że to nie nas ma świat zmieniać, ale my mamy zmieniać świat. Bogaty młodzieniec nie mógł uznać przykazań Boga, gdyż bardzo był związany z tym, co miał. Bardzo wiązały go sprawy tego świata. Kochał dary bardziej niż samego Boga. Chrystus ofiarował mu wspólnotę z sobą. I teraz idziemy dalej. Jezus powiedział wtedy, Jezus to jest bardzo istotne. Jak my patrzymy na ludzi, którzy mówią, przestrzegają przykazań, mi nic nie brakuje, ja jestem taki i taki, a wy? Jezus spojrzał na niego z miłością, czytamy. W innych miejscach czytamy, umiłował go. Spojrzał na niego z miłością i rzekł, jednego ci brakuje. Idź i sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Czy Pan Jezus chciał naprawdę, żeby on wszystko sprzedał? Pan Jezus chciał mu pokazać, w czym tkwi jego problem. Czego mu brakuje? Gdzie jest jego serce? Gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Wybitna pozycja, jaką zajmował w świecie oraz majątek, subtelnie wywierały wpływ na rozwój złych cech charakteru. I dalej Pan Jezus mu odpowiada i odpowiada każdemu z nas. Kiedy my przychodzimy do Boga i pytamy, to Jezus nam wskazuje, kiedy studiujemy Jego Słowo, On pokazuje nam, czego jeszcze nam brak. On przestrzegał przykazań dotyczących bliźnich, ale tak naprawdę w Jego sercu nie było Bożej miłości. Dlatego kiedy zobaczył tą Bożą miłość wypływającą z Jezusa Chrystusa, pobiegł do Jezusa. Bo on też tak chciał. On też chciał mieć tą miłość. Też chciał się tą miłością dzielić. Chciał być jednym z nich. Jezus naprawdę cieszył się z tego człowieka. Ale wybór pozostawił jemu. I wybór pozostawia każdemu z nas. Powiedział do niego, potem przyjdź i chodź za mną. Słuchajcie, człowiek, który przychodzi do Jezusa i pyta, co mam zrobić, żeby dostać się do Królestwa Bożego. Jezus mu odpowiada. Pokazuje mu jego problem. My również pytamy. Przychodzimy do Boga. Jezus pokazuje nam nasz problem. I teraz, co my z tym zrobimy? Najpierw pokazuje i pyta, czy uznajesz mnie za Boga, czy tylko za nauczyciela? W odpowiedzi bogatego młodzieńca widzimy odpowiedź nauczycielu. On wybrał. Nie zwracał się już do niego nauczycielu dobry. On już wybrał. Bo nie powiedział mi nic ponad to, co ja wiem i w jaki sposób żyję. Tak? Ale Jezus spojrzał na niego z miłością. Umiłował go. Dlatego, że widział w nim naprawdę
wielkie możliwości. Ellen White nawet używa słowa: mógł stać się, mógłby z powodzeniem reprezentować Chrystusa. Mógłby stać się potężnym narzędziem w szerzeniu dobra. Młody człowiek mógł zostać jego współpracownikiem. I tak jest z każdym z nas. Jezus pokazuje, w czym masz jeszcze problem, ale już możesz iść za mną. Jezus mówi, potem przyjdź i chodź za mną. Czytam dalej, lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. I wieść o nim zaginęła. Dlatego, że jego serce było przy tym, co najbardziej kochał, czemu najwięcej poświęcał uwagi. I muszę jeszcze jeden cytat. Kochał dary Boże bardziej niż samego Boga. Chrystus ofiarował mu wspólnotę z sobą. Naśladuj mnie, powiedział. Ale Zbawiciel nie znaczył dla niego tyle, ile pozycja wśród ludzi i majątek. Oddać swoje ziemskie bogactwa, które widział, w zamian za niewidoczne skarby nieba było zbyt wielkim ryzykiem. Odrzucił ofertę wiecznego życia i odszedł, i świat nigdy więcej nie usłyszał już jego modlitw. Tysiące ludzi przeszło przez taką próbę. My przechodzimy przez taką próbę. Przeciwstawiając Chrystusa światu. I wielu wybrało świat. Jakub młody dostojnik, odwracają się od Zbawiciela, mówiąc w swych sercach, on nie będzie moim przewodnikiem. Pomyślcie, co to znaczy. Powiedzieć Chrystusowi nie. Naśladuj mnie. Co mówi do ciebie, co mówi do mnie Jezus? Naśladuj kogoś? Naśladuj mnie. Co znaczy powiedzieć Jezusowi nie? Nie, młody człowiek odrzekł. Nie mogę oddać wszystkiego. Czy my powiemy to samo? Jezus proponuje, byśmy użyli środków danych nam przez Boga, aby prowadzić dla Niego pracę na tym świecie. Tylko w ten sposób może nas zbawić. Pan Jezus pokazał mu błąd. Pokazał mu to, czego brakuje. Pokazuje nam, czego nam brakuje, jeżeli do Niego przychodzimy, ale jeżeli do Niego nie przyjdziemy, to świat nam pokaże, że jesteśmy wspaniali. Wypełniamy prawo Boże w sposób idealny. Ale kiedy przychodzimy do Jezusa, okazuje się, że tak nie jest. Doskonałość osiągamy poprzez spędzanie czasu z Bogiem. I Jezus nas zmienia. Jezus nas oczyszcza. Dzięki czasu spędzonemu z Bogiem stajemy się takimi jak On. Stajemy się takimi jak istoty Królestwa Bożego. Jezusowi zależało na tym, aby prawo, które przedstawił bogatemu młodzieńcowi, nie było tylko formalne, ale by wynikało z miłości do człowieka, ponieważ bogatemu młodzieńcowi brakowało Bożej miłości w sercu. I na to zwrócił uwagę bogatemu młodzieńcowi. To prawo nie ma być formalne, ale ma być wpisane w nasze życie, wpisane w nasz charakter. Dlatego Jezus mówi, pokazuje błąd, pokazuje problemy, ale nie mówisz, że nas zostawia. Idź i sobie z tym poradź, uporaj się i przyjdź. Sprzedaj. Zostaw to, co cię trzyma. To nie znaczy, że mamy wszystkiego się pozbyć. Mamy to wykorzystywać. Wszelkie środki, wszelki czas wyzyskać dla Jezusa Chrystusa. Twoje zdolności, twoje talenty. Pieniądze, które mamy, majątek, są błogosławieństwem od Boga po to, by dzielić się tym błogosławieństwem z innymi. I najczęściej dostrzegają to ci, którzy niewiele mają. Ja zauważyłem po sobie, im mniej mam, tym bardziej potrafię się dzielić i chcę się dzielić. A im więcej miałem, tym obawiałem się, że mi braknie. A im mniej mam, tym więcej potrafię dać od siebie. Jezus chciał pokazać, że to, czym Bóg nas obdarza, Bóg dał nam to, byśmy się tym dzielili. Byśmy odpowiedzieli, może jeszcze inny fragment, już na sam koniec.
powiem inaczej. Wszystko, co mamy. Panie, swój czas, swój majątek, samochody, pieniądze, to, co mam, oddaję, Panie, Tobie. I pragnę, by służyło wszystkim Twoim dzieciom. Nic nie jest naszą własnością, ale wszystko, co posiadamy, jest własnością Pana Boga. I albo zrobimy z tego użytek zgodny z wolą Bożą, albo użytek zgodny z wolą naszą. A jeżeli coś nie jest wolą Bożą, to już wiemy, że jest wolą diabła. I czas, który nie spędzamy z Bogiem, jest czasem spędzonym niestety z Jego przeciwnikiem. Dlatego jeśli Bóg mówi, naśladuj mnie, to nie po to, byśmy to odrzucali, ale byśmy z każdym dniem upodniemiali się do Niego, aby to, co nam dał, nie stawało się dla nas coraz ważniejsze, ale by poprzez spędzanie czasu z Jezusem był dla nas to, czym jesteśmy otoczeni, było dla nas mniejszą wartością, dzięki czemu będziemy mogli się tym dzielić, dzięki czemu będziemy mogli tym błogosławić innych, dzięki temu będziemy mogli pomagać innym. I On wybrał, spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wybór należy do nas. Co robimy z tym, co pokazuje nam Jezus i co do nas mówi? A do wszystkich mówi jedno. Naśladuj mnie. Amen.